Na polach marsowych w Parku Śląskim trwają przygotowania do imprezy urodzinowej telewizji TVS. Z okazji 15-lecia stacji w sobotę przez niemal cały dzień będzie można posłuchać muzyki i wziąć udział w różnych aktywnościach. Żeby ułatwić dojazd do Parku Śląskiego, kursować będzie specjalna linia tramwajowa oznaczona logo TVS. Te wagony będą jeździć na trasach z Zawodzia w Katowicach przez Rynek, punkt 44, dalej to będzie Chorzów-Batory PKP i Chorzów-Rynek aż do Stadionu Śląskiego. I tylko na tych przystankach będą się zatrzymywały, żeby nasi goście, czyli Państwo, nasi widzowie, mogli przyjechać na urodziny do Parku Śląskiego na pola marsowe. Druga trasa będzie jeździła z dworca PKP przez Sokolską, Silesia City Center i Park Śląski Pętla Zachodnia. W tramwajach będą rozdawane ulotki z rozpiską występów na żywo, rozkład jazdy i niespodzianki. A już na miejscu, oprócz koncertów i animacji, goście będą mogli odwiedzić różne stanowiska, m.in. Akademii Śląskiej, Lasów Państwowych czy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przygotowaliśmy z naszej strony przeróżne atrakcje dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Będzie duża dawka wiedzy odnośnie pierwszej pomocy, jak taką pomoc udzielić, jak poprawnie wezwać służby ratunkowe, jak poprawnie zadzwonić pod numer 112. Będą też u nas sprzęt typu karetka pogotowia, będzie można zobaczyć, jak taka karetka wygląda, będzie kład ratowniczy. Dzieciaki będą mogły się troszeczkę przejechać takim kładem ratowniczym na sygnale, zobaczyć, jak to u nas funkcjonuje. Piknik urodzinowy TVS startuje o 12 na polach marsowych w Parku Śląskim. Impreza potrwa do około 21.